Szczęść Boże, Robert Knap, witam Państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem jest dziś pan Janusz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Janusz Szewczak, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Witamy pana w studiu, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie pana i naszych widzów i słuchaczy. Prezydent podpisał ustawę o minimalnej stawce godzinowej za pracę. Obejmuje ona przede wszystkim osoby zatrudnione na umowę zlecenia, także samozatrudnionych. Jak to poprawi poziom wynagrodzeń, zwłaszcza w tej sferze, o której wspomniałem? To bardzo ważna rzecz dla naprawdę setek tysięcy pracowników, tych, którzy najmniej zarabiali. Pamiętamy pracowników firm ochroniarskich, którzy potrafili dostawać 3-4 zł za godzinę pracy. No, 13 zł to jednak jest coś innego, prawda? Bo to tak mniej więcej będzie wychodzić. Przypomnijmy też, że będziemy mieli od nowego roku również płacę minimalną na poziomie 2000 zł. To odczuwalne, znaczące efekty dla wielu pracowników handlu, gastronomii, tych wszystkich prac sezonowych również. A więc naprawdę bardzo istotna deklaracja, która została spełniona, bo przecież te obietnice o tym, że po wyborach będzie nowy rząd dążył do poprawy warunków i zarobków tych pracowników najniżej uposażonych i wykorzystywanych, powiedzmy uczciwie. Także to naprawdę wielkie znaczenie. Oczywiście można powiedzieć, to nie jest dużo przy minimalnej tam stawce godzinowej Wielkiej Brytanii, tam rzędu, prawda, nie wiem, 8,5 funta. Czy 8 euro w niektórych krajach Unii Europejskiej. No ale to już jest jakiś ruch, to już jest początek tych zmian i rzeczywiście my się nie wyrwiemy z tej pułapki jakby średniego rozwoju, nie wyrwiemy się, nie wybijemy się na godziwe życie, na wzrost gospodarczy bez wzrostu wynagrodzeń w Polsce, bo inaczej wszyscy ci młodzi ludzie po prostu z naszego kraju wyjadą. I tak się przecież działo w minionych latach, więc to jest kierunek właściwy. Pułapka średniego rozwoju to nie tylko wyższe albo niższe płace, ale to także możliwość produkowania określonego rodzaju dóbr, które będą rzeczywiście na rynku, a tutaj przedsiębiorcy, niektórzy mówią, że te wyższe płace minimalne, także średnia płaca, no, że spowodują jednak podniesienie kosztów produkcji. Nie, to jest, myślę, no to gdybyśmy to sprowadzili do absurdu, to prawdopodobnie najlepszym pracownikiem byłby taki, który sam by dopłacał jeszcze do tego, co wykonuje, ale zawsze będzie ktoś, kto wyprodukuje taniej, prawda? Są dzisiaj narody na świecie, które żyją i pracują za $1 dziennie. To nie do takich wzorców chcemy dążyć. Jeśli pracownik jest wartościowym pracownikiem i nie ma tego pracownika, że tak powiem, w nadmiarze, to ten pracownik jest ceniony i tu polscy przedsiębiorcy nie powinni żadnych krokodylich łez wylewać. We wspólnym interesie jest, żeby ten pracownik zarabiał lepiej, bo ten lepiej zarabiający pracownik będzie również więcej wydawał, będzie napędzał koniunkturę, będzie napędzał gospodarkę. Te wyższe płace, zarówno płaca minimalna, wyższa na poziomie 2000 zł, jak i te stawki godzinowe wyższe, one na pewno będą miały wpływ na koniunkturę, na sprzedaż detaliczną, na zakupy, na konsumpcję, a pośrednio to tak podobnie jak program 500+, będzie się bardzo skutecznie przekładał na również wyższe obroty, a więc również wyższe dochody budżetowe, podatkowe. Mamy dzisiaj rynek pracownika bardziej już, czy jeszcze w dalszym ciągu pracodawcy? To jeszcze nie jest tak do końca, że pracownicy mogą dyktować te warunki, dlatego że no, jest olbrzymia grupa tych pracowników poszukiwanych z wysokimi kwalifikacjami, ale trudno dostępna, bo oni z reguły znaleźli już zatrudnienie za granicą. Mamy pewne zawody, które no choćby tak jak pielęgniarki, gdzie widzimy realny odpływ tej kadry fachowej, a jednocześnie nie ma szkolenia i na tyle wysokich, godziwych wynagrodzeń, żeby młodzi garnęli się do tego zawodu. Więc to jeszcze trudno mówić o tym, że pracodawcy są jakby pod ścianą. To jeszcze dość daleko do tego. Ale niewątpliwie ten cenny, wartościowy pracownik będzie zyskiwał na atrakcyjności. Dlaczego bezrobocie tak bardzo spada? Z miesiąca na miesiąc praktycznie
o kilkadziesiąt tysięcy. Czy to jest kwestia tylko prac sezonowych, czy aktywności urzędów pracy? Ja myślę, że to jest jednak generalnie poprawa pewnej koniunktury gospodarczej, pewnych nastrojów społecznych. Rzeczywiście to są wskaźniki najniższe od 25 lat, prawda? Więc rzeczywiście, ale pamiętajmy, że jednak ciągle liczymy jeszcze, odnotowujemy ten odpływ młodych ludzi, którzy często po ukończeniu studiów jednak wybiera za granicę. To się prawdopodobnie skończy. W wielu krajach te blokady dla nowych pracowników będą coraz ostrzejsze. To nie tylko jest kwestia Wielkiej Brytanii, Brexitu, prawda, ale również innych krajów, które się będą zabezpieczać przed napływem pracowników z innych państw. No, ale to na tym nam chyba zależy, żeby ci, którzy w takiej wielkiej ilości wyjechali za granicę, żeby oni mieli szansę tu wrócić, ale wrócić do godziwych, sensownych warunków, żeby widzieli tu swoją przyszłość, również tą materialną, nie tylko duchową, tradycyjną, kulturową, rodzinną, ale również mieli świadomość, że tu można sensownie zarabiać i budować swoją przyszłość. A jaka przyszłość według pana czeka frankowiczów? Mamy dwa projekty ustaw, oba prezydenckie i oba nie bardzo podobają się właśnie frankowiczom. No ja się nie dziwię rozgoryczeniu frankowiczów, bo przecież umawiano się na przewalutowanie tych kredytów, a tego przewalutowania... Po kursie sprawiedliwym, tak? Tak, tak mówiono o kursie sprawiedliwym. Wcześniej mówiono o przewalutowaniu jednak po kursie z dnia zawarcia umowy nawet, prawda? A mamy jakiś kadłubek w postaci tych spreadów. Choć jest deklaracja oczywiście, że to przewalutowanie ma nastąpić w jakiejś tam odległości roku. Ale ja widzę tam oczywiście więcej problemów w tym projekcie, które będą budzić pewne kontrowersje. Przypomnijmy, taki projekt prezydencki trafia do Sejmu. To Komisja Finansów Publicznych, posłowie będą, senatorowie będą decydować o kształcie tej przyszłej ustawy. Tam jest oczywiście wiele budzących naprawdę poważne wątpliwości kwestii. No choćby dlaczego ograniczono tą szansę zwrotu spreadu, który jest dość takim, powiedzmy sobie, drobnym szczegółem w całym problemie, dlatego że dlaczego ograniczono wielkość tego kredytu i zwrotu tej nadpłaconych relacji przeliczników, jakby kursów walutowych do złotego, do kwoty kredytu 350 tysięcy złotych. No, co w sytuacji, gdy ktoś wziął 390 tysięcy złotych kredytu, jego już jakby to ma nie obejmować. Skąd ta wielkość, nie wiemy? No właśnie, nie wiemy skąd ta wielkość. Nie do końca wiemy, dlaczego ma być w innej formule liczona zwrot spreadów, czyli tych przeliczników kursowych między walutami. Na przykład dla tych kredytów indeksowanych, a inny dla kredytów denominowanych. W ogóle mi się wydaje, że to powinno być jednoznacznie oparte o tak zwany kurs średni NBP z fixingu, o godzinie 11 dokonywanego, a tu mamy inne rozwiązania. No, jest tam zapis o tym, że tylko połowa odsetek ustawowych będzie zwracana i nikt oczywiście nie otrzyma tych pieniędzy w gotówce do ręki, tylko one będą jakby pomniejszać tą wielkość pozostałego kredytu do spłaty. No, czyli tak realnie można powiedzieć, jak ktoś tam będzie miał 50 czy 60 zł, może 70 zł mniej raty, prawda, no to nie... W pierwszym etapie, tak? Tak, tak, a kredyt dalej będzie, a wielkość tej kwoty do spłaty nadal będzie rosła, bo ja zakładam, że raczej kurs franka będzie rósł, a nie malał, w perspektywie, że stopy procentowe w Szwajcarii wzrosną, a nie zmaleją, bo one i tak są praktycznie ujemne dzisiaj lub na zerowym poziomie najwyżej, więc to raczej będzie powodować, że ten kredyt nadal frankowy będzie nie do spłacenia po prostu. I tutaj można powiedzieć jedno, no nie rozwiązało to fundamentalnej kwestii po prostu, co dalej z tym pasztetem, to widać, jakie szkody, do jakich szkód dopuszczono w Polsce te instytucje publiczne, instytucje, ta Komisja Nadzoru Finansowego, prawda, inne instytucje, no, pozwoliły na funkcjonowanie tych toksycznych produktów bankowych. Dzisiaj to jest kwota gigantyczna na blisko 40 miliardów franków, czyli około 140 miliardów
złotych, ale wystarczy, żeby coś się na świecie niedobrego, coś złego wydarzyło i ten frank może być przecież nie po 4 złote, a, czy po prawie 4 złote, a po równie dobrze po 6 złotych. No i wtedy będzie już za późno oczywiście na jakieś działania legislacyjne, ustawowe. Zobaczymy, w Sejmie jest projekt rozwiązania tej kwestii toksycznych produktów, tak zwanych kredytów frankowych, bo przecież nikt franka do ręki nie dostał, ani ten deweloper, który budował domy, ani ci kredytobiorcy. Projekt ugrupowania Kukiz 15, napisany, rozumiem, wspólnie z środowiskami frankowiczów, tak zwanych frankowiczów. Będzie projekt prezydencki. Być może pojawią się jakieś nowe jeszcze projekty, może jakieś projekty obywatelskie. No i trzeba będzie toczyć debatę i spór nad tym, jak ma wyglądać ostatecznie kształt tej umowy. Natomiast oczywiście nie dziwię się absolutnie rozgoryczeniu i temu zawodowi, jaki towarzyszy tym środowiskom. No i muszę przyznać, że również wczorajsza opinia, czy z weekendu opinia profesora Witolda Modzelewskiego, bardzo przecież osoby kompetentnej w tej sprawie, no, który również podkreśla, że źle się stało w tej sprawie. Ale czy to przewalutowanie po takim kursie nie mogłoby doprowadzić, tak jak twierdzi Komisja Nadzoru Finansowego, doprowadzić do pewnego zachwiania rynku banków i bankructw kilku banków? Tak, no, Komisja Nadzoru Finansowego nie jest dla mnie wiarygodnym źródłem informacji w tej sprawie. Szacowane koszty? Oczywiście, no przecież to są, że tak powiem, z kosmosu liczby tam, ile to rzekomo banki miałyby stracić, prawda? 60, 40, 100, 7, no w ogóle ile kto rzuci kostką, tam może wyjść. To jest w oparciu o ankiety, które są sporządzane przez samych zainteresowanych, czyli przez banki. One sobie tam wpisują, ile ewentualnie by straciły, choć nic by nie straciły oczywiście. Oczywiście mniej by po prostu zarobiły niż zaplanowały, czy nawet już zarobiły. To jest tak, ja to podkreślam, banki nie są żadnym siódmym cudem świata. To nie jest tak, że to są instytucje, których nie dotyczą prawa rynkowe, które nie dotyczą konsekwencje nadmiernej chciwości, braku roztropności, braku kalkulacji ryzyka. Jeśli księgowa w firmie pomyli się w fakturach, to często odpowiada karnie, prawda? Nie tylko zawodowo, finansowo, ale karnie wręcz. A firma może zbankrutować. No właśnie, więc i tutaj nie ma żadnego nieszczęścia, gdyby kilka banków, bo przecież to nie dotyczy wszystkich tam 40 kilku banków, prawda, tylko kilku banków. One mają swoich właścicieli, one za to odpowiadają, one powinny dokapitalizować te banki. Te pieniądze, tak jak w przypadku polisolokat, powinny być zwrócone. Proszę popatrzeć, firmy ubezpieczeniowe przygotowują już jakieś rozwiązania w tej sferze tak zwanych polisolokat, żeby zwrócić te pieniądze. Dobrowolnie? Tak, pracują już ponoć nad tą sprawą, bo tu Polacy zostali, 4 miliony Polaków złapanych w pułapkę na 50 miliardów złotych. Czyli można, czyli potrzeba tylko pewnej presji społecznej, potrzeba dobrej woli władzy. Jeśli instytucje państwa, instytucje publiczne, osoby publiczne zaczynają dobitnie mówić o tym, że polskie państwo i polskie instytucje są po to, żeby chronić bezpieczeństwo ekonomiczne, portfele Polaków, polskich klientów, polskich kredytobiorców, a nie dbają wyłącznie o zyski czy bilanse zagranicznych podmiotów, wielkich koncernów czy banków, no to wtedy ta kwestia może być rozwiązana. Przecież Polska jest jedynym w tej chwili krajem praktycznie, gdzie ta sprawa tak zwanych frankowiczów nie jest jeszcze rozwiązana. Nawet na Ukrainie, już nie mówię o Austrii, Węgrzech, Chorwacji, ale nawet na Ukrainie, gdzie przecież trwa wojna na granicach tego państwa, gdzie jest naprawdę kryzys wielki, ekonomiczny, rozwiązała problem tak zwanych kredytów frankowych. No po prostu dokonała przewalutowań. No nie ma wyjścia, nie zawalił się nigdzie. Z Węgier żaden bank nie uciekł, ani nie zbankrutował. Podobnie w Chorwacji, podobnie w Austrii, więc to jest takie straszenie, że tak powiem, małych dzieci. Takie bajki z mchu i paproci, jak ja to nazywam, że cały system jest zagrożony, cały system może upaść finansowo. No to trzeba było myśleć wcześniej, prawda, o tym, jak się zaczynało udzielać tego typu bardzo zyskownych, bardzo takich trudnych, wątpliwych od strony prawnej również kredytów. My dzisiaj, to nie są gołosłowne przecież opinie, bo dzisiaj mamy raporty na ten temat rzecznika finansowego, mamy wyroki sądowe pierwsze, które mówią wyraźnie,
że nie były to kredyty walutowe i w ogóle są wątpliwości, czy to były w ogóle kredyty, a nie pewne instrumenty podwyższonego ryzyka finansowego, prawda? Pewne spekulacyjne produkty, więc nie jest tak. No oczywiście to lobby finansowo-bankowe jest bardzo mocne w Polsce i ono wszędzie na świecie jest mocne, ale wszędzie też na świecie władza publiczna stara się no, przynajmniej utworzyć instytucje, które potrafią się przeciwstawić temu lobby, kontrolować go, nakładać nawet na nie kary. W Stanach Zjednoczonych to często taki bank, jeśli dokona oszustw w stosunku do swoich klientów, złapany zostaje na tym, musi zapłacić nie kilka, a nawet kilkanaście miliardów dolarów kary i robi to z reguły bez szemrania, jednocześnie naprawiając wyrządzone szkody. Może kilka słów na temat innych projektów prezydenta. Mamy projekt ustawy obniżający wiek emerytalny. Tu opozycja krzyczy, że to zabije budżet w przyszłych latach. Mamy także projekt ustawy podwyższającej kwotę wolną od podatku. No ale tu z kolei słyszymy ze strony rządu, że to dopiero od 2018 roku przy konsolidacji kilku danin publicznych. No najbardziej, że tak powiem, krytyczni i domagający się działań od prezydenta są ci, którzy na niego nie głosowali oczywiście i są przeciwnikami obecnej władzy. To po pierwsze. Po drugie, mówiono to samo o programie 500+, że jak zostanie wdrożony, to całe finanse się zawalą, budżet i wszystko i tak dalej. Okazuje się, że jest dokładnie odwrotnie, tak jak mówiłem. Jeszcze wpływy. Tak mówiliśmy tu w studiu przecież telewizji Trwam o tym, że to będzie nakręcało zakupy, wydatki, sprzedaż detaliczną, podatki, wpływy podatkowe i tak się dzieje. Dzisiaj na świecie wiele państw stosuje takie instrumenty pobudzenia koniunktury, jak najbardziej z publicznych pieniędzy i to się dzieje w bardzo liberalnych gospodarkach w Wielkiej Brytanii, w Japonii, w Stanach Zjednoczonych. I myślę, że również te pozostałe elementy, kwestia wieku emerytalnego, no bo to nie jest sztuką podnosić wiek emerytalny, tak jak zrobiła to poprzednia władza jeszcze podstępnie, prawda, nie zapowiadając tego, no bo gdybyśmy wyszli z takiego założenia, to najlepiej, żeby wiek emerytalny był na poziomie, nie wiem, 97 lat, prawda? To już w ogóle by nie było problemu, nie było problemu emerytur i tak dalej, komu spłacać, wypłacać, więc tak samo kwota wolna, no być może będzie kwestia jakiegoś stopniowego dochodzenia, być może będzie kwestia tego jednolitego podatku, czyli połączonego z składkami na Fundusz Zdrowia i na ZUS, prawda? Może tą drogą trzeba będzie pójść, ale na pewno najważniejszą kwestią, którą udaje się realizować, jest kwestia uszczelnienia systemu podatkowego, wyższych i realnych kar z tego tytułu. To są nie tylko działania fiskalne, finansowe, administracji finansowej, ale to również są te zapowiedzi z Ministerstwa Sprawiedliwości, ministra Ziobry, który mówi o tej kwestii 25 lat nawet więzienia za oszustwa podatkowe powyżej kwoty 5 milionów złotych. Absolutnie słuszne, bo to jest największa właściwie zbrodnia finansowa i jaka może być tego typu wyłudzenia. To są rocznie, w Polsce szacuje się, że niektórzy mówią 40 miliardów dolarów tracimy, inni mówią nie, to nawet jest 80 do 100 miliardów złotych traconych rocznie, a więc jest o co walczyć. Te zmiany idą bardzo szybko. Ja chcę powiedzieć, że tyle zmian dokonanych przez właściwie, no nie wiem, 9 miesięcy czy tam rządu i prawda i rok prezydentury, no to przecież tyle Platforma z PSL-em przez te 8 lat nie zrobiła. No to, że niektórzy się martwią, ubolewają, że no, nasz prezydent nie biega po stołkach w jakimś tam parlamencie zagranicznym, prawda, po krzesłach. Pan myśli japoński parlament. Japoński, tak. No, czy tam nie zabiera kieliszka królowej z szampanem, no ale to myślę, że z tego powodu my się jako Polacy nie powinniśmy mieć bólu głowy. Dziękuję bardzo za udział w programie. Dziękuję serdecznie. Poseł Prawa i Sprawiedliwości pan Janusz Szewczak, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Państwu dziękujemy za uwagę. Program Polski Punkt Widzenia. Z Panem Bogiem.